Odwołanie od wyniku postępowania przetargowego na budowę hali sportowo-widowiskowej Stadionu Piłkarskiego w Radomiu złożyło konsorcjum firm Alstal Grupa Budowlana oraz AGB2. Po rozpatrzeniu protestu Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przetarg został rozstrzygnięty prawidłowo. To bardzo dobra wiadomość dla naszego miasta, bo mamy otwartą drogę do podpisania umowy z wykonawcą, który w tym przetargu wygrał, czyli konsorcjum, któremu przewodzi firma Rosa. Myślę, że przełom lutego i marca to termin, w którym ta umowa zostanie zawarta. Po dopełnieniu formalności wykonawca inwestycji będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Choć hala i stadion mają być gotowe dopiero jesienią 2018 roku, to już teraz władze miasta zabiegają o organizację w nowym obiekcie imprez sportowych. Miałem okazję ostatnio rozmawiać z prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego, który zadeklarował, że chciałby jedną z najbliższych imprez rangi Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy zorganizować w Polsce, właśnie w hali w Radomiu. Przypomnijmy, że cała inwestycja, czyli budowa hali Stadionu Piłkarskiego, ma kosztować 110 milionów złotych.